Jest piękny wrześniowy poranek i czas zająć się łatkiem. Jako że pogoda sprzyja, dzisiaj zajrzę do przedniej części, do błotników, które robiłem ponad miesiąc temu. Zobaczę, jak to wygląda, jaki jest tego stan po tych deszczach, które były, wilgoci, która się pojawiła. No i mam zamiar też zamontować odprowadzenie wody. Co to działa? To, co zrobiłem po 2 miesiącach, no niecałych 2, stania. Tu pojawił się jakiś nalot. Więc muszę sobie to doczyścić i zakonserwować. Pająka. Cześć. A tu mam taki brud. Patrzcie, kto się brudzi. Miesiąc czasu. Niestety tego domownika muszę stąd wygonić. Więc z tych miejsc jestem zadowolony. Tu nic nie wychodzi. Naprawdę. Ogólnie nieźle. Nie wiem, czy to jest tu jakiś lekki nalot i tu. Ale w przedmiotach moich działań dzisiejszych jest odprowadzenie wody. Do odprowadzenia wody mam taki zestaw węże i złączka ogrodowa. Ona będzie obcięta tutaj, w tej górnej części i na równo będzie tu, a następnie wąż inaczej. Wąż tam będzie sobie szedł od góry i teraz mam dylemat, gdzie on ma wyjść na dole. Ponieważ po liftingu zazwyczaj w przodzie jest takie wyrzeźbienie, gdzie on się fajnie chowa, a tu takiego wyrzeźbienia nie ma.
No i wychodzi na to, że zrobię to w ten sposób. Jak gdyby po najkrótszej linii ta rurka sobie pójdzie. I przy natrolu będzie wyjście, także ta woda będzie gdzieś tutaj w okolicach koła sobie spadać. A mam nadzieję, że nie będzie zaciekać gdzieś tam na elementy zawieszenia. Do mojego drenażu tej wody, która tam spływa do błotników, używam węża ogrodowego ze sklepu takiego budowlanego, z łączki do ogrodu, do węża ogrodowego. Tu już jest przecięta ta złączka, wyprofilowana, żeby woda lepiej do niej wpływała. I zaraz będę montował. Tutaj jeszcze muszę zrobić dziurę, żeby tutaj wąż miał odpływ. I teraz mam dylemat moralny, bo pomyślałem najpierw, że dam to od spodu i to sobie tutaj będzie wąż trzymał. Od spodu to wygląda tak i woda sobie leci. No i okej, nie jest to jakoś tam strasznie złe rozwiązanie, strasznie złe, ale boję się, że ta woda gdzieś tu jednak będzie, gdzie słaby strumień, to gdzieś tak będzie tu leciała. I pomysł, żeby jednak dać też drugi taki koniec, który sobie chodzi też tu, ale tu o wiele więcej wystaje, czyli nawet mogę tutaj zamocować jakiś wąż, który jeszcze dalej odprowadza wodę i przede wszystkim ta woda mi tak tutaj od razu na ten błotnik nie zacieka. Niestety mam tylko jeden taki, więc jak będę chciał zrobić drugą stronę dzisiaj, no to już nie mam z czego i trzeba jechać do sklepu. Więc dum, dum, dum. Zostałem jednak przy tej krótszej wersji na dole. Na górze to wygląda w ten sposób. To sobie idzie tak. Myślę, że dobrze zabezpieczę ten spód. Nawet jeżeli coś będzie zaciekać, to będą takie ilości, że nic tutaj się nie będzie działo. Jeździć, obserwować. Zawsze można to zmienić.
blisko 2-miesięcznej przerwie od tego momentu, kiedy to zamykałem. Jestem zachwycony, bo nic się tu nie dzieje złego. Natomiast w środku, jak ostatnio mocno padało, tu pojawiła mi się woda. Tu jest mokre. I ta woda gdzieś musi się w takim razie dostawać tędy. I nie wiem teraz którędy. Plan jest taki, żeby to tutaj wyczyścić i jeszcze dać też uszczelniacz jakiś. Tak wygląda błotnik. Po tym jak wtedy spawałem. Też jakichś żerów mega nie widzę. Poza tutaj, ale tu jest bardzo było to skorodowane, więc ma prawo wychodzić. Zaraz i tak to jeszcze poczyszczę i dodatkowo będę konserwował. Patrzcie, aż się już bardzo uzbiera w tych miejscach od wody. Tutaj teraz mam taką masę uszczelniającą, którą nałożyłem na ten element odprowadzający wodę. No i spróbuję to teraz tu umieścić. Ok. Dałem na dodatek, żeby wcisnęło. To jest druga strona, montowana, uszczelniona. I dół. Masę bardzo fajnie się nakłada, nie ma z niej żadnych problemów. Poza tym, że tak naprawdę to jest masa uszczelniająca, a nie klejąca. Czyli nie uszczelniająca klejąca, tylko sama uszczelniająca. Tu jeszcze uszczelniłem. Być może to tędy mi się lała woda gdzieś tam mikro do środka. O czym wcześniej wspominałem, że było lekko mokro. I teraz dylemat jest, czy ta masa uszczelniająca, nie klejąca, jest na tyle silna, by to utrzymać. Czy się będzie gibać? Zostawię to do jutra i zobaczymy. Jak się będzie gibać i psuć, no to będę musiał chyba zastosować epoksyd. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Niestety okazuje się, że ta masa uszczelniająca ma na uszczelnia, ale ona nie klei. I podczas próby montażu węża to wszystko się rusza. To jest elastyczne i no, nie może tak być. To chodzi.
Jakże sam drobne, no to schodzi wszystko. Więc pozostaje mi to wyczyścić i po prostu też na epoksyd, a dopiero później to uszczelnić. Te elementy, które tutaj miałem do wyczyszczenia, wyczyściłem. Przyjdzie na to epoksyd. Prawdopodobnie ta masa uszczelniająca, która tutaj była zastosowana. Być może, coś nie wiem, ona może by się za dwa dni tak na tyle utwardziła, że, żeby trzymała to tak. Chociaż nie jestem przekonany, więc wolę po prostu dać epoksyd. Masa uszczelniająca i tak w tych elementach, gdzie ma woda się dostawać, to tutaj będzie od góry. Resztę będzie trzymał epoksyd. I tyle. Taka poprawka. Oto w bólu, po wielkich trudach i staraniach, pierwsza rurka zamontowana. No i oto efekt końcowy. Prawej części. Baterię, więc mam nadzieję, że się nagram. Tutaj jeszcze ten element, kiedy spawałem, tam chyba było w drugim odcinku o nim. Zabezpieczę go też masą uszczelniającą. Jeden z fanów te czwórki właśnie do mnie też pisał, że warto by to zabezpieczyć przed wodą. No i właśnie to czynię. Dzięki. Jeżeli macie jakieś porady, rady, to piszcie. Chętnie z nich skorzystam. Jeżeli chodzi o to odprowadzenie, to jeszcze tutaj dołożyłem do tego wylotu kawałek węża z marketu budowlanego. On wchodzi wewnątrz tego odpływu. Dzięki temu jest jego przedłużenie. Nawet jeżeli woda słabo kapie, to nie podcieka pod nadkole. Taki oto patent. Aha, bo ten pan ma coś do powiedzenia. Czyli w ogóle jakiś aktywny jest poranek. Może to jako śniadanie idzie już.
A tutaj jest ten element spawany, uszczelniony masą uszczelniającą. No i jeszcze tam epoksydem zaprawiony, żeby te spawy nie były faktycznie na wierzchu. Pomimo, że były lakierowane, to dodatkowa warstwa uszczelniająca się przyda. 9. odcinek. 9. odcinek dobiegł końca. Tak, 9. odcinek dobiegł końca. Dzięki za oglądanie, za wytrwanie do końca. Jan Cebula. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to wyszedł dość długi, 20-minutowy, no ale nie chciałem go już ciąć na kawałki, niech idzie jak jest. Dla spostrzegawczych zaczynałem odcinek od takiego ujęcia i to było szare, a tu proszę, 20 minut magia ekranu YouTubera, YouTube'a, interneta i już pomalowane, pokolorowane. Więc tak, zapraszam Was na swój Instagram Happy Hands Van oraz do swojego sklepu Happy Hands Homemade, gdzie możecie nabyć ręcznie wykonaną biżuterię naturalną z pestek wykonaną przeze mnie, bez konserwantów, lakierów, ulepsacy, lakierów, bez tej chemii, bez tego, no jest co tam, tego wspomagania wszystkiego. Możecie sobie kupić, naprawdę zapraszam Was serdecznie. No i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No chciałem Wam powiedzieć, że fajnie zaglądacie i że w ogóle jak chcecie jakieś porady ode mnie, pomocy, no to też piszcie, chętnie pomogę. Kasy nie pożyczam, ale wiecie, no jak mogę, tak pomogę. Jeżeli robicie jakąś swoją muzykę, a chcielibyście, żeby ona też poszła w świat, możecie pisać do mnie, jeżeli uważacie, że pasuje do tego kanału, do tego teatrzyku, który tutaj odstawiam, no to piszcie, ja chętnie to umieszczę, niech ludzie widzą, niech słuchają. No. Miłego poniedziałku i właściwie miłego tygodnia Wam życzę. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.